Sport. Zabawa Kraków. Przemysław Kopiejka, zapraszam. W sobotę w Comcom Zone w Nowej Hucie rozegrane zostaną trzecie Mistrzostwa Polski w futbolu sześcioosobowym. O turnieju opowiada Jakub Sieprawski, zawodnik zespołu TEP Edukacja. Ile drużyn weźmie udział w tym turnieju? 12 przedstawicieli z różnych miast Polski. A będzie to Poznań, Bydgoszcz, Częstochowa, Szczecin, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Warszawa oraz dwie drużyny z Krakowa. Będzie to drużyna TEP Edukacji oraz DTW Galacticos. W tym roku, z tego co słyszałem, jesteście najlepsi w lidze FLS, czyli jaka to liga? Futbolowa Liga Szóstek, tak jest. Udało nam się wygrać 13 meczów z rzędu. 6 osób gra w zespole, ale tak naprawdę drużyna liczy ile osób? Naszym organizatorem i kapitanem drużyny jest Radek Targosz, dyrektor szkół TEP Edukacja. To on tak naprawdę ustala skład na każdy mecz. Cała drużyna liczy około 15-16 zawodników. Trenujemy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, w piekarach koło Krakowa. Tylko że na hali, nie na sztucznej trawie, tylko na hali. Pewnie to są treningi popołudniowe, bo w ciągu dnia macie jakieś zajęcia. Tak, dokładnie. Każdy pracuje i ma inne obowiązki, także trenujemy od 20 do 22. Ile lat już ma ta drużyna? Wydaje mi się, że około 4-5. Ja dołączyłem 3 lata temu. Historią tej drużyny jest to i podstawą to, że wszyscy zawodnicy znają się lata. Niektórzy znają się jeszcze z liceum, niektórzy dopiero dołączyli, przychodząc do tej szkoły, TEP Edukacja, dlatego też są w tej drużynie. Także jest to taka zgrana paczka. Wróćmy w takim razie do tego turnieju. Na jakiej zasadzie będą rozgrywane mecze, jak długo będą trwały? Będą 3 grupy, po 4 drużyny, każdy z każdym, potem są wyłonieni finaliści i rozgrywany półfinał i finał. Dla najlepszych drużyn na pewno czekają medale oraz puchary. Co do nagród indywidualnych, to wiem, że TEP Edukacja jako sponsor przygotowała zniżkę 2000 zł na dowolnie wybrany kierunek medyczny lub niemedyczny w całej Polsce na kierunkach płatnych. Kiedy można przyjść na treningi, ewentualnie pokazać się i dołączyć do zespołu? Oczywiście można przyjść na testy. Nasz kapitan na pewno otwarcie powie, czy można dołączyć, czy nie. Można się na pewno sprawdzić właśnie na tych treningach poniedziałkowych lub środowych. Chociaż nie powiem, mamy w składzie byłych ligowców, czy Grzegorza Bizonia, czy Dariusza Mielca, którzy grali naprawdę wysoko w polskiej lidze. I tak naprawdę oni są gwiazdami tej drużyny. Czy można coś zarobić na tym sporcie, czy to jest typowo amatorski, z pasji tylko i wyłącznie? Typowo amatorski, z pasji. Jakby nobilitacją dla każdego jest przyjście na ten mecz.